Cześć wszystkim, z tej strony Samofilms i dzisiaj nauczymy się zrobić tekst z linią podkreślającą go, podążający za jakąkolwiek postacią, w tym przypadku z tłumu. I dzisiaj zajmę się właśnie stakowaniem tej postaci, tak żeby tekst podążał za nią. I zapraszam Was teraz właśnie do tego poradnika, w którym nauczymy się to zrobić. A więc tak, pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to strakować tą postać, żeby mieć jakiś punkt odniesienia, gdzie ustawić punkt, za który ma podążać przykładowo tekst. A więc tak, wchodzimy sobie w tracks plus, pojawia nam się tutaj wybór single position i double position, single point i double points, wybieramy single point, bo chcemy mieć jeden punkt tylko. No i zaznaczamy sobie tym czerwonym interesujący nas obszar, a tym zielonym kwadracikiem pole, które ma brać pod uwagę podczas szukania właśnie tego punktu, jakby się zgubił. A więc sobie zaznaczę, nie wiem, coś takiego. Wciągam na początek. No i zaczynamy trackować naszą postać. Jak widzimy, fajnie się to wszystko łapie i robi. Dobra, jak widzimy, strakował nam się ten pan. Sobie to może skrócę, żeby mieć tylko do momentu, gdzie właśnie jest jeszcze w kadrze. I teraz tak, zapiszę sobie może, to jest nasza trasa. Coś tu się... Okej, dobra. To jest nasza trasa, jak widzimy, gdzie nasz człowiek szedł. I teraz możemy sobie stworzyć nowy plane. Będzie to nasza linia, nazwijmy sobie to linia. Kolor biały. I za pomocą maski tworzymy jakąś tam przykładową linię, taką właśnie może tak jakby coś takiego. Może trochę cieńsze. Modujemy design, też jest ważny w montowaniu. No jest tak, zmieniamy sobie na viewer. I teraz mamy naszą tu linię. Wchodzimy w tracks. Klikamy i tutaj mamy wybór. Co to ma zrobić? Czy wystabilizować, czy transform, czy tam zmienić coś? Wybieramy sobie tutaj, który layer ma to objąć. Wybieramy linię. Dajemy apply. Jak widzimy, wchodząc w transform od linii, mamy tutaj pozycję ustawioną, gdzie ma być cały czas. Wchodzimy w viewer z powrotem. I teraz, żeby nasza linia była na głowie naszej postaci, w przypadku tu, no to po prostu zmieniamy anchor point w ten sposób. Wchodzimy w transform, anchor point i tutaj właśnie na tych suwakach możemy zmienić, tak żeby to fajnie tutaj było przy tej postaci. Może trochę obok, coś takiego. Scale to fit, żeby całe widać było. No i mamy naszą linię i jak widzimy, usuwa się cały czas przy głowie. Wszelkie odchylenia są automatycznie wychwytywane przez tą linię. I wszystko jest właśnie tak, jak powinno być. A więc co? Tą część mamy. I teraz dodamy jeszcze dodatkowo tekst. A więc tak, narzędzia tekstu, tekst. Jakiś to będzie człowiek. Człowiek. Zgubiłem. O, przepraszam Was. Człowiek. Dobra. Jakąś tu czcionkę widoczną. Najlepiej w moim przypadku to Unisense Heavy Cups. Dostosuję sobie wielkość tak, żeby była na tej linii. Widzimy trochę, jeszcze trochę za dużo, a więc zmieniamy. Dostosujemy rotację. Nazwijmy sobie to człowiek. I teraz tak, wchodzimy w ten track. I dajemy layer teraz, żeby był człowiek też, brzmiał te współrzędne. Jak widzimy, transform. Jeszcze raz, apply. Co się stało? Człowiek. Apply. Co tu się dzieje? Tracks. Tracker. Człowiek. Apply. O, jak widzimy, teraz jest. Czasami jak coś nie działa, po prostu wyjść, weź jeszcze raz i powinno wszystko działać. Wracamy do Viewer i robimy dokładnie to samo, co z linią. Czyli w tym przypadku też zmieniamy anchor point, tak żeby było fajnie nad tą linią. O, coś takiego. I scale to fit, żeby wszystko widać było fajnie. I widzimy, wszystko elegancko podąża
za naszą postacią. I teraz jeszcze zrobimy sobie taki fajny myk, żeby nam się to fajnie pojawiło od boku. Tworzymy nowy plane, nazwiemy go zasłona. Możemy włączyć widoczność. W efektach set mate przyciągamy do człowieka i do linii, bo obydwa te obiekty, linia i człowiek, muszą być zasłonięte. Wybieramy tutaj zasłonę, subtract. Jak widzimy, tu jest nasz plane. Tu jest nasz plane i on po prostu pokrywa tą linię. I teraz włączyliśmy, żeby source layer to zasłona i blend subtract, to nam to znika. Teraz po prostu na początku wybieramy pozycję naszej maski, żeby zakrywała, naszego plane'a, żeby zakrywał te obiekty. Przeciągamy kawałek i przesuwamy, proszę, w ten sposób. Może sobie dać też taki bardziej łagodne pojawienie się i otrzymujemy coś takiego. Jak widzimy, wszystko fajnie działa. No i co, mam nadzieję, że się poradzi spodobał, że on się przyda w waszej produkcji. No i co, jeżeli wam się spodobał, zostawcie lajka, komentarz, co można zmienić też. Jakie wy macie na to też pomysły, jeżeli jakieś takie posiadacie inne. No i co, trzymajcie się, hej!